Witaj, nazywam się Roman Torkowski. W tym wideo wyjaśnię Ci, czym jest CMS WordPress i dlaczego warto korzystać z WordPressa w biznesie. Zanim jednak to zrobię, chciałbym powiedzieć Ci kilka zdań na mój temat oraz o moich darmowych kursach. Zajmuję się różnymi technicznymi aspektami e-biznesu. W skrócie pomagam ujarzmić techniczną stronę e-biznesu. Dzięki temu możesz skupić się na zarabianiu, a nie na sprawach technicznych. Na slajdzie, który w tej chwili widzisz, są dane kontaktowe do mnie, jest adres e-mail oraz numer telefonu. Jeżeli masz jakieś pytania, korzystaj, napisz do mnie lub zadzwoń. Oto spis tematycznych list mailingowych oraz darmowych kursów, które stworzyłem. Możesz przejrzeć ten spis i jeżeli chcesz zapisać się na któryś z tych kursów, bądź zobaczyć aktualny spis kursów, zajrzyj na stronę kursy.romantorkowski.pl tam znajdziesz także formularze zapisu do wszystkich moich list mailingowych. Przejrzyj je, zapewne znajdziesz co najmniej jedną listę tematyczną, z którą chcesz się bliżej zapoznać. Czym jest WordPress? WordPress to CMS blogowy. CMS Content Management System, po polsku system do zarządzania treścią. To aplikacja internetowa lub zbiór aplikacji, pozwalających w łatwy sposób na tworzenie i zarządzanie stronami internetowymi. WordPress to CMS blogowy, dzięki któremu w łatwy sposób, nawet osoba bez wiedzy na temat tworzenia stron internetowych, jest w stanie uruchomić własną stronę, własnego bloga i nim zarządzać. Standardowo, by uruchomić własną stronę internetową, musisz znać język HTML, PHP albo jakiś inny język tworzenia stron internetowych. W momencie, kiedy chcesz zmodyfikować jakąś stronę, Potrzebna jest ta wiedza do modyfikacji takiej strony. Dzięki tym tak zwanym CMS-om, nawet jeżeli nie masz żadnej wiedzy na temat html PHP i innych języków tworzenia stron internetowych, to bez problemu możesz zarządzać treścią na swojej stronie w taki sposób, jak piszesz jakąś treść w Wordzie. Po prostu wprowadzasz tekst, wybierasz w edytorze pogrubienie. Podkreślenie, możesz zmienić kolor, zmienić tło, możesz dodać jakieś obrazki w bardzo łatwy sposób. Oczywiście, jeżeli posiadasz wiedzę techniczną, jesteś w stanie osiągnąć zdecydowanie więcej. Możesz więcej zrobić i więcej uzyskać dzięki zmianom takich głębszych ustawień. To tak jak w, przy obsłudze samochodu. Jeżeli wiesz, jak dolać olej, nie musisz z prawą sprawą udawać się do serwisu. Dzięki temu takie proste czynności możesz zrobić we własnym zakresie. Jeżeli dopiero zaczynasz, dobrze jest poznać jak najwięcej takich technicznych aspektów, dzięki czemu oszczędzisz pieniądze i te pieniądze możesz przeznaczyć w takiej sytuacji na rozwój swojego biznesu. WordPress jest bardzo fajnym CMS-em, posiada bardzo dużo wtyczek, tak zwanych pluginów, które są rozszerzeniami możliwości. Bloga. Dodając jakąś wtyczkę do swojego bloga, możesz dodać nową funkcjonalność. Możesz przemienić bloga, na przykład sklep internetowy, możesz dodać jakieś specjalne formularze zapisu, możesz dodać specjalne narzędzia do budowania listy mailingowej, specjalne narzędzia społecznościowe, które połączą twojego bloga z różnymi portalami społecznościowymi. Do WordPressa jest wiele skórek, tak zwanych Teams. Dzięki którym możesz w łatwy sposób, za pomocą zaledwie kilku kliknięć, możesz zupełnie zmienić wygląd swojego bloga. WordPress to CMS blogowy. Zatem, czym jest blog? Blog to w wielkim skrócie coś na kształt internetowego dziennika, pamiętnika. Jako, że przez ostatnie lata powstało wiele różnych blogów na najróżniejsze tematy, bardzo trudno jednoznacznie powiedzieć, czym jest blog. Do tego dodaj bardzo dużo rozszerzeń, tych tak zwanych wtyczek, które poszerzają lub modyfikują możliwości bloga, a jednoznaczna definicja okaże się jeszcze trudniejsza. Najlepiej przyjąć, że blog to miejsce, gdzie publikujesz wpisy, umieszczasz zdjęcia wideo bądź audio, a to wszystko, by podzielić się z innymi wszystkim, co masz do przekazania. No, może z tym wszystkim to lekka przesada. Mogą to być zarówno osobiste przeżycia, porady, jak i wartościowe artykuły na tematy dotyczące biznesu, zdrowia, polityki oraz wielu innych. Bloga od większości stron internetowych odróżnia to, że ma bardziej osobisty charakter czyli na blogu zwykle przedstawiane jest subiektywne spojrzenie autora. To wielka zaleta bloga, gdyż to pozwala z jednej strony na subiektywne treści, a z drugiej strony ułatwia budowę bardziej intymnej relacji z czytelnikiem. Nie każdemu dogodzisz, część osób może wręcz czuć do ciebie wielką niechęć, więc to będzie stałym elementem tworzenia bloga. Co jakiś czas spotka cię sroga krytyka ze strony konkurencji czy osób, którym nie spodoba się akurat taka forma publikacji. Spójrzmy na bloga na przykładzie sklepu sprzedającego herbatę. Ostatnio trafiłem na bardzo fajny sklep internetowy, który sprzedaje herbatę. I znalazłem tam bardzo dużo cennych informacji na temat różnych odmian herbaty. Jako, że był to sklep, no to były tam takie konkretne informacje: jak zaparzyć, czym się różni jedna herbata od drugiej, jakie są właściwości tej herbaty. I takie ogólne informacje na temat danej herbaty. Przydałoby się połączyć ten sklep dodatkowo z blogiem. Z blogiem, gdzie osoba, która jest specem od tej herbaty, publikowałaby takie osobiste informacje i ciekawostki na temat różnych odmian herbaty. Dzięki czemu wiele osób, które szukałyby takich informacji, trafiając na bloga, pisałyby komentarze, wymieniałyby się... Tymi właśnie treściami, i przy okazji na tym blogu można by umieścić linki do sklepu, gdzie można zakupić konkretną herbatę. I taki blog byłby bardzo fajnym, osobistym miejscem, gdzie możesz wręcz z tymi ludźmi, czy z jedną konkretną osobą z tego sklepu podyskutować, porozmawiać i poznać jej preferencje, czy jego preferencje dotyczące właśnie tej herbaty. Jak sądzisz, czy taki blog. Zwiększyłby sprzedaż? Moim zdaniem nie tylko zwiększyłby sprzedaż, ale dodatkowo, jeżeli by ten blog służył m.in. budowaniu listy mailingowej, pozwalałby na tworzenie lepszych i bliższych relacji z klientami. Sklep z sklepem, blog z blogiem, ale łącząc to razem, można uzyskać mocniejszą pozycję na rynku, Twoja pozycja będzie mocniejsza, silniejsza i to ty będziesz wtedy decydować, jak ma wyglądać rynek. Dlatego. Warto mieć bloga, nawet w sytuacji, gdy masz sklep internetowy. No chyba, że sprzedajesz bardzo szeroki asortyment, wtedy prowadzenie bloga może być utrudnione. Możliwości i budowa WordPressa. Dzięki różnego rodzaju wtyczkom, zwanym z angielskiego pluginami, które prawie dowolnie możesz dodawać do bloga, a także dzięki wielu różnym szablonom, zwanym skórkami lub Teams. Masz niesamowitą możliwość kształtowania wyglądu i funkcjonalności bloga. Budowa WordPressa. WordPress w dużym uproszczeniu składa się z trzech elementów. Tym elementem najważniejszym jest skrypt WordPressa, który stanowi trzon całego bloga. Do tego dochodzi skórka, czyli ten szablon graficzny, oraz wtyczki. Skrypt oraz szablon to dwa elementy, które Muszą być, by Twój WordPress działał poprawnie. Wtyczki są fajnymi dodatkami, jednak Twój WordPress będzie działać nawet jeżeli nie umieścisz w nim jednej wtyczki. Bez szablonu, bez skórki Twój WordPress niestety nie zostanie wyświetlony. Wynika to z tego, że skórka to tak naprawdę taki jak gdyby szkielet, w którym wstawione są sp specjalne komendy WordPressowe w stylu w tym miejscu wstaw treść wpisu, w tym miejscu wstaw tytuł wpisu. W tym miejscu wstaw datę, w tym miejscu wstaw komentarze. I to jest taki szkielet, do którego zasysane są dane z bazy danych, w której przechowywane są pisy, komentarze i wszystko inne dotyczące WordPressa. Nie będę tutaj za bardzo się w to zagłębiał, by Tobie nie mieszać w tej kwestii. Są skórki mniej i bardziej rozbudowane. Możesz spotkać się z takimi skórkami, w których masz opcję wyboru i możesz zmieniać wiele ustawień. Przedstawiając to bardziej obrazowo, ten skrypt stanowiący trzon WordPressa jest jak człowiek. Skórka to jak ubranie, a wtyczki to jak narzędzia. W momencie, kiedy założysz jakieś ubranie, to w zależności od tego, jakie to jest ubranie, jakiego typu jest to ubranie, mogą pojawić się dla Ciebie nowe możliwości. Przykładowo, jeżeli weźmiesz strój do nurkowania i dodasz do tego Odpowiednie narzędzie, którym będzie butla i jakieś umiejętności, możesz zanurzyć się w głębinę. Jeżeli założysz grubą kurtkę, możesz udać się w jakieś zimne miejsce i dzięki temu przetrwasz na chłodzie. Jeżeli weźmiesz narzędzie, jakim jest nóż, tutaj już mówię o wtyczkach, no to możesz coś pokroić, możesz też kogoś zranić. Podobnie będzie z młotkiem: jeżeli weźmiesz młotek, możesz zacząć wbijać gwoździe. Jeżeli weźmiesz natomiast mikser, no to możesz zmiksować jakiś posiłek. Tak więc w zależności od tego jakie masz ubranie oraz jakie masz narzędzia, czyli jaką masz skórkę oraz jakie masz wtyczki, twój blok może zupełnie inaczej funkcjonować, może mieć zupełnie inne możliwości. Czyli ten człowiek, który zmienił ubranie i weźmie w rękę inne narzędzia, może zupełnie zająć się czymś innym niż do tej pory. I tak samo jest właśnie z WordPressem. Dlatego czasami nowa wtyczka lub nowa skórka, nowy szablon mogą totalnie, diametralnie zmienić możliwości i wygląd Twojego bloga. Wiesz, to niesamowite, że możesz przez rok, dwa, trzy, albo nie nawet dłużej publikować swojego bloga, i wszystkie te dane, wszystkie te wpisy przechowywane są w bazie danych, i za pomocą jednego czy dwóch kliknięć Możesz zmienić totalnie wygląd swojego bloga. Podobnie, za pomocą jednego czy dwóch kliknięć, możesz dodać do tego bloga zupełnie nową funkcjonalność. To jest niesamowite, jak łatwo możesz to wszystko zmieniać. Dlatego warto korzystać z WordPressa, gdyż ten CMS jest regularnie aktualizowany. Ciągle pojawiają się nowe możliwości, nowe uaktualnienia, nowe zabezpieczenia tego bloga. I co w tym wszystkim jest najpiękniejsze, to Podstawowa wersja WordPressa, cały ten szkielet jest zupełnie darmowy. Są oczywiście wtyczki i szablony, które kosztują. Możesz zlecić przygotowanie dla Ciebie odpowiedniej wtyczki czy odpowiedniego szablonu, jednak sam ten środek jest zupełnie darmowy. Jeżeli nauczysz się instalować bloga, nauczysz się obsługi bloga, to bez problemu możesz powielać blogi dla każdego ze swoich biznesów. Chcesz wiedzieć więcej, zajrzyj na wordpressexpert.pl. Z kolejnych nagrań wideo dowiesz się więcej na temat WordPressa. Do zobaczenia, cześć.